Bez uroczystego korowodu i jarmarku rogalami. Tak w tym roku będą wyglądać imieniny ulicy Święty Marcin 11 listopada. Wszystko ze względu na pandemię koronawirusa. Tak było jeszcze w zeszłym roku. Uroczysty korowód, artyści i tłumy mieszkańców na ulicach centrum miasta. Niestety ze względu na restrykcje sanitarne takie wydarzenia obecnie nie mogą się odbywać. Nie będzie koncertów, kiermaszu rogali czy tradycyjnego przekazania kluczy do miasta świętemu Marcinowi. Ale to nie znaczy, że imieniny ulicy Święty Marcin w ogóle się nie odbędą. Organizatorzy chcą rozpocząć akcję, która zwróci uwagę na sytuację seniorów podczas pandemii koronawirusa. To głównie oni są narażeni na zachorowanie. Hasło tegorocznych obchodów ma brzmieć imieniny ulicy, jest inaczej. W ramach akcji przygotowano specjalną rzeźbę razem w pandemii. Dłoń w niebieskiej rękawiczce z palcami ułożonymi w kształcie symbolu zwycięstwa. Rzeźbę będzie można oglądać od 6 do 11 listopada przed Centrum Kultury Zamek. Dokładne szczegóły obchodów mamy poznać w kolejnych dniach. Wiadomo natomiast, że ze względu na pandemię nie odbędzie się miejski Sylwester. Choć Poznań jest włączony do czerwonej strefy, to warto pamiętać, że tylko tymczasowo. A tradycję jedzenia rogali można podtrzymać także we własnym domu. Mateusz Mękina, Puls Dnia.